Dla jednych pozostanie grupą z taką piosenką, w której gwizdali. Wielu skojarzy, że chodzi o Wind of Change. Dla innych pozostaną jednym z najważniejszych zespołów rockowych ostatniego półwiecza. Słynni Skorpionsi kończą karierę. W marcu muzycy rozpoczną pożegnalną trasę koncertową. Tylko czy wielu będzie ich wspominać? Już dziś niektórzy o Skorpionsach nie pamiętają albo wolą nie mówić, że kiedyś ich słuchali. Pamiętamy, ale nie za bardzo tak. Nie. Niestety. Zupełnie? Nie. Wind of Change. Takie gwizdanie? Też nie, niestety. Nie wiem, niestety nie mam pojęcia, ale jaki to gatunek muzyki jest. Maksymalny rock and roll z maksymalnym brzmieniem, z jęczącymi na maksa piecami, z nutką, że tak powiem, heavy metal. Paweł Kuszewski, fan grupy Scorpions. Gdziekolwiek jestem, czy gdzieś idę na imprezę, staram się, że tak powiem, szerzyć Scorpions. A nie mówią ci, przestań tam Scorpionsów, no przecież to... No naprawdę dokładnie tak jest, ale już, że tak powiem, około 40 osób w ciągu 5 lat udało mi się zarazić maniakalnie, że jeździmy razem na koncerty. Pamiętam Scorpions. A pamięta pani taki utwór z gwizdaniem? Aha, to tak, to tak. Potrafiłaby pani to zagwizdać? Nie, nie, nie. Tak, dokładnie. Wind of Change jest to utwór, że tak powiem, zniszczony przez media, dlatego Scorpions są zespołem kojarzonym właśnie tylko z tym numerem, no. Ale jak pogadamy już z kimś, kto lekko, że tak powiem, siedzi troszeczkę w roku, to na pewno coś więcej mógłby powiedzieć o tym zespole. Michał Kirmuć, miesięcznik Teraz Rock. Prawda jest taka, że to jest dosyć ważny zespół, bo oni grają tą muzykę od początku lat 70. i wiele zespołów późniejszych, cały nurt New Wave of British Heavy Metal, także inspirowało się muzyką zespołu Scorpions. Więc nie sądzę, żeby to był powód do wstydu, że ktoś kiedykolwiek słuchał tego zespołu, czy słucha go do dziś, tym bardziej, że od paru lat gra tam Polak i kiedy on gra w tym zespole, nagrywają coraz lepsze płyty. Czy pamiętacie taki zespół jak Scorpions? No. Tak, z takim gwizdaniem. Moja mama bardzo lubi Scorpionsów. Moja się nie przyznaje już dzisiaj. No to dobrze, to zazdroszczę. Ja mojej próbuję wyperswadować. Dlaczego? Nie, za dużo włosów mieli, jakiś ten zespół był taki. Biorąc pod uwagę taką perspektywę muzyczną dłuższą, to jest zespół, który na stałe wniósł coś istotnego w historię rock'n'rolla? Tak, ale to było dawno temu. To było w momencie, kiedy oni startowali, mieli zresztą znakomitego gitarzystę Michaela Schenkera. Piotr Metz. I właśnie te rzeczy, które w tej chwili są mniej rozpoznawalne, to tego typu przynajmniej grania trochę wniosły. Bo Wind of Change nie wiosło nic. Z nimi to jest dziwna sprawa, bo to są trochę oczywiście teraz dinozaury i to Wind of Change ich kiedyś przeniosło w zupełnie inne rejony. I oni się będą do końca życia teraz tym zmagać, ale jak zaczynali, to był rzeczywiście rasowy, rockowy zespół. Ale tak jak parę innych w historii, jedną ckliwą, łzawą, sentymentalną balladą zmienili kompletnie swój kosmos. Do dzisiaj słucham ich płyt, zresztą ostatnich z dużą przyjemnością, bo faktycznie w latach 90. gdzieś ta muzyka chyba za bardzo poszła takim torem komercyjnym. Natomiast no to jest na pewno komercyjna odmiana heavy metalu. To prawda, aczkolwiek czy to jest powód do wstydu? Nie uważam. Zagramy coś? Tak, zagramy. Myślę, że jakąś fajną balladkę. Na pewno nie Wind of Change, gdyż chyba by mnie zabili wszyscy. Myślę, że jest taki jeden dobry numer nagrany w 79 roku z płyty Love Drive. Jest to Always Somewhere. Arrived at 7, a place feels good. No time to call you today. A call to 11 when Charlie's gone. Back to the hotel. Skorpionsi w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Przy telefonie Dariusz Michalczewski, Tygrys. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkich, dzień dobry. Panie Dariuszu, pan zna Skorpionsów prywatnie, jesteście przyjaciółmi. No tak, przyjaźnimy się w sumie już od 16 lat teraz. Pan wiedział, że przymierzają się do zakończenia kariery? Tak, bo jestem z menadżerem takim na Polskę, z przyjacielem też zespołu, z Aleksem jestem tak w sumie w codziennym kontakcie. A jacy to są faceci na co dzień? Czy to są rock'n'rollowcy, czy to może już są ostateczni mężczyźni? Ja myślę, że to
no, nie są tak w jedną stronę. To jest troszeczkę tego, troszeczkę tego. Oni mają przede wszystkim są na wielki poziom. Bardzo fajni ludzie, którzy mają wielką wiedzę, nie tylko o rock'n'rollu, tylko w ogóle o życiu. I ja mówię, Klaus na przykład jest serdecznie, koleguje się z byłym kanclerzem Gerhardem Schröderem, Rudolf ma naturalnie inną tam partię ludzi. Przede wszystkim bardzo sympatyczni mi ludzie, z wielkim szacunkiem dla innych. Bo ja myślałem, naprawdę, poznając Skorpionów, to my w ogóle nie wiedziałem, że to jest niemiecki zespół, a po paru tam godzinach z nim przebywania, czy po paru miesiącach, latach znajomości, no są naprawdę bardzo mili, sympatyczni, z wielkim respektem dla innych. Oni są naprawdę tacy całkiem normalni, aż za normalni dla mnie, ale są wielkimi fachowcami w tym, co robią. Dziękuję za rozmowę, Dariusz Michalczewski. A przy drugim telefonie pan Paweł Mąciwoda, basista Skorpionsów, Polak. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Jak to się stało, że Polak trafił do Skorpionsów? No, żeby skrócić tą całą historię. To Alek, który pracuje w zespołu od wielu lat, spotkał się w Szczecinie z Pogrzałką, Wojtkiem Pogorzelskim z oddziału zamkniętego. Zgadali się na temat muzyków, basistów. Alek zwierzył się Wojtkowi, że szukają basistów. I Wojtek po prostu z całego serca polecił mnie. Dostałem telefon, pojechałem na przesłuchanie i dostałem się do tego. Czyli to był casting swoisty, tak? I pan wygrał. Jak najbardziej. Co do tego końca kariery, który został już ogłoszony, czy możemy spodziewać się koncertu w Polsce? Myślę, że jak najbardziej. Mam nadzieję, że kilka. No, chyba straciliśmy połączenie. To był Paweł Mąciwoda. Mam nadzieję, że kilku koncertów, ponieważ trasa będzie trwała co najmniej 2 lata. No to też pomysł na zakończenie kariery, bo niby zakończenie zostało ogłoszone, ale to jeszcze kilka lat działalności, tak? Bo światowe tournée, światowa trasa na dowidzenia, która będzie trwała kilka lat. No zobaczymy, tak jak Klaus powiedział. Jeszcze dla mnie dobrnęliśmy, tak? Zobaczymy z czasem. Panie Pawle, powodzenia, do zobaczenia. Czekamy na te koncerty w Polsce. Paweł Mąciwoda, basista grupy Skorpions. Dziękuję. A słuchają państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki jeszcze przez chwilę. Children of tomorrow.
troszkę mnie martwi, że wszyscy kojarzą ich tylko z tych wydania z tym słynnym Wind of Change. Naprawdę Still Loving You i to u was, pamiętam, słuchałem, to był jeden z pierwszych utworów, jakie słuchałem w Trójce, bo Trójki słucham od 83 roku i wtedy właśnie na liście też tam święcili swoje triumfy i oczywiście piosenka, której już nikt nie puszcza, tylko u was, kiedyś to słyszałem, Holiday, też świetny utwór ze świetnymi gitarami, także przykro mi, że ktoś tylko kojarzy kolkastami z Wizdaniem i z Wind of Change. Dziękuję panu za telefon. 22 i 7 trójek to numer do popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Kiedy Trójka i nasze pokolenie, czyli 40-latków, startowało, czyli na początku lat 80., była taka ich świetna płyta Blackout i była też taka ballada, która święciła triumfy na liście przebojów Trójki, When the Smoke is Going Down. To prawda, to prawda. Być może, no kto wie.